Szanowni Państwo, zajmiemy się teraz interesującym twierdzeniem geometrycznym, które najpierw napiszę, a potem udowodnię. Nie jest to bardzo skomplikowany dowód. Twierdzenie to nazywa się czasami twierdzeniem o dwusiecznej w trójkącie. Mógłbym wysłowić Państwu to twierdzenie w tej chwili. Dwusieczna kąta w trójkącie dzieli przeciwległy bok na odcinki pozostające w takim samym stosunku, jak pozostałe boki tego trójkąta, ale przypuszczam, że dużo lepiej będzie, jeśli zilustruję to twierdzenie rysunkiem. Z góry przepraszam, że nie umiem zrobić tego rysunku ładnie. Nie jestem artystą. Mój rysunek będzie rysunkiem poglądowym, przybliżonym. Niestety nie znam się za dobrze ani na rysowaniu, ani na polskiej poezji. Mamy zatem trójkąt, dowolny. Narysuję w tym trójkącie znowu mniej więcej dwusieczną tego, powiedzmy, kąta. Powiedzmy, że że wierzchołki tego trójkąta oznaczymy sobie przez A, B i C. Troszkę niestandardowo przez gamma oznaczę połowę kąta przy wierzchołku C, żeby nie musieć pisać ułamków. Zatem tutaj i tutaj będzie kąt gamma. Wyobraźcie sobie Państwo, że te kąty są takie same. Na tym rysunku niestety nie są. Naprzeciwko boku A klasycznie będzie, naprzeciwko wierzchołka A będzie bok A, naprzeciwko wierzchołka B będzie bok B. Umówmy się, że te dwa boki oznaczę sobie literami N i M. Dokładnie mówiąc, ich długości oznaczę literami N i M. Zatem będę chciał udowodnić, proszę Państwa, że M do N ma się jak A do B. Tak, zgodnie ze swoim zwyczajem, napiszę tutaj mały znak zapytania. Jeszcze tego nie wiem, dopiero chcę to udowodnić. Na razie, proszę Państwa, rysowałem, a nie pisałem. Ale gdyby ktoś bardzo chciał formalnie do tego podejść i napisać założenia i tezę twierdzenia, które właśnie będziemy dowodzić, to założenia są zilustrowane de facto tym rysunkiem. Zakładamy, że A, B to są długości boków w trójkącie, że gamma jest połową miary kąta między nimi, że M i N to długości odcinków, na które dwusieczna kąta były i tak dalej, i tak dalej. Tezą twierdzenia, to co chcemy udowodnić, będzie ten wzór. Skoro mamy założenia, zilustrowane tylko rysunkiem, nie wypisane, ale to nam wystarczy, mamy tezę, wypisaną jako wzór tym razem. Przejdźmy do dowodu, proszę Państwa. Okazuje się, że dowód tego twierdzenia jest prosty, ale bardzo pomysłowy. Weźmy sobie inny kolor i zaznaczmy na tym rysunku jeszcze jeden kąt i jeszcze jeden punkt. Powiedzmy, że ten punkt, w którym dwusieczna kąta przy wierzchołku C przecina bok AB, oznaczę sobie literą D. I powiedzmy, że ten kąt, który ta dwusieczna tworzy z bokiem AB, oznaczę sobie, skoro to jest wierzchołek D, no to będzie grecka litera delta. Cóż mogę teraz zrobić, proszę Państwa? Mogę sobie teraz popatrzeć na trójkąt ADC. ADC. Co w tym trójkącie mogę napisać? Mogę w nim napisać twierdzenie sinusów. Nie całe, oczywiście, całe twierdzenie sinusów, przypomnę Państwu, to są trzy równości. Tak? Pierwsza z nich to to, że A do sinus alfa jest 2R, druga, że B do sinus beta jest 2R, trzecia, że C do sinus gamma jest 2R. Na przykład tak można je wypisać. Ja nie potrzebuję wszystkich trzech tych równości, mnie wystarczy jedna z nich. A mianowicie napiszę równość taką. Potrzebuję jeszcze jednego znaczenia. Powiedzmy, że... nie, dobrze, wszystkie oznaczenia już mam. Zatem odcinek N do sinusa kąta gamma ma się jak odcinek B do sinusa kąta delta. Jasne? Jasne. Stosunki boków do sinusów przeciwległych im kątów są równe. Co dalej? Popatrzmy sobie teraz na trójkąt BDC. Trójkąt BDC. I zrobię w nim prawie to samo. Prawie dlatego, że w tym trójkącie również występuje kąt gamma, ale nie ma w nim kąta delta. Jest za to kąt uzupełniający kąt delta do kąta półpełnego, czyli pi odjąć delta. Zatem mogę napisać, że m do sinus gamma ma się ją jak a do sinus właśnie czego? Oczywiście do sinusa kąta pi odjąć delta. Ale przecież my wiemy, że ze wzorów redukcyjnych, że sinus pi odjąć delta to jest to samo co sinus delta. Zatem napiszę od razu sinus delta. Pamiętając oczywiście, skąd to się wzięło. Geometrycznie powinno być tutaj pi odjąć delta, ale ze wzorów redukcyjnych wiemy, że to jest to samo co sinus delta. Dlaczego tak zrobiłem? Dlaczego wykorzystałem ten wzór redukcyjny? Nie tylko dlatego, że wzór wygląda prościej, ale również dlatego, że w tym momencie w obu tych wzorach występuje i sinus delta, i sinus gamma.
Mogę teraz zrobić rzecz następującą. Zobaczcie Państwo, że żadne z tych czterech wyrażeń nie jest równe zero. Dlaczego? Bo są to ułamki, w których licznikach są długości odcinków, liczby dodatnie. Skoro nie mam tu żadnych zer, po żadnej stronie znaku równości, ani tego, ani tego, to mogę wykonywać bezkarnie dzielenie. Co zatem zrobię? Podzielę, proszę Państwa, te wyrażenia stronami. Tą równość podzielę stronami przez tę równość. Czyli mam coś takiego. Mam iloraz m przez sinus gamma do n przez sinus gamma. To jest równe a przez sinus delta do b przez sinus delta. Teraz zobaczcie Państwo, zarówno sinus gamma, jak i sinus delta, po zamianie tych ułamków na ułamki, w których nie będzie kilku kresek ułamkowych, po likwidacji ułamków piętrowych, sinus gamma i sinus delta się skróci, zostanie mi wyrażenie następujące. M do N ma się jak A do B. Proszę Państwa, dokładnie to miałem udowodnić. Mogę śmiało zmazać znak zapytania. Udowodniłem tezę twierdzenia o dwusiecznej w trójkącie. Proszę Państwa, mianowicie udowodniłem, że dwusieczna kąta wewnętrznego w trójkącie dzieli przeciwległy bok na odcinki pozostające w takim stosunku jak boki przyległe do kąta, którego dwusieczną rysowaliśmy. Dziękuję Państwu bardzo.